Miniony tydzień oczami jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Miniony tydzień opitował w różne rzeczy, zwłaszcza też i u mnie, i na moim poru. Ale może zacznijmy tak po kolei. Wszędzie w internecie widzę, patrzę, jak jest nagonka na wszystkich emigrantów. Każdy ma mieć swoje prawo co do emigrantów i myśleć co chce, prawda? Bo to jest indywidualne zdanie. Natomiast wszystko, co się wydarzyło, kto gdzie kogo nie popchnął, gdzie się nie stało, ktoś coś podpalił, wszędzie emigrant zły, emigrant taki, emigrant niedobry, emigrant jest jeszcze gorszy. Oczywiście możemy mieć swoje opinie, jak powiedziałem, możemy wypisywać, ale czy trzeba aż robić taką nagonkę? No, ja nie wiem. Ktoś jednak posunął się jeszcze dalej, w tej całej nagonce. I otóż wydarzyła się taka sytuacja, że facet na balkonie wywiesił duży transparent. Otworzyć Auschwitz-Birkenau, tylko tam widzę emigrantów. I proszę sobie wyobrazić, że przez trzy dni to wisiało, bo nikt nie mógł tego zdjąć. Dopiero Straż Miejska pojawiła się i po trzech zdjęła. Przychodza i przesada, jaka zrobiła się, no troszeczkę może poszła nie w tym kierunku, co trzeba. Absurdy w tym kierunku poszły bardzo daleko. Otóż niejaki pan Bielroń stwierdził, że trzeba zaprosić emigrantów do szkoły. Pani kierowniczka tej szkoły napisała na społecznościowym portalu, że nie zamierza przyjmować tego bydła. No i tak to idzie, i tak się wszyscy przepychają, i tak wszyscy o tym mówią. Czy jest to temat zastępczy? Nie wiem. Ja sobie myślę, że nadal nic ciekawego się nie dzieje tak naprawdę w polityce. Nadal nic nie robią z nami, to znaczy dla nas. Tak, ja ciągle nie wiem. Jakąś ustawę zrobili, coś przepchnęli, coś ciekawego ustalili. Nic nadal nie wiadomo. Tylko przepychanki i tylko jakieś takie dziwne rzeczy dzieją się. Oczywiście wszystko jeszcze kręci się wokół Trybunału. Tutaj też już niczego nie rozumiem. No i od cała polityka tak nasza wygląda. Kończą się już nam wakacje, dzieciaki idą nam do szkoły, jedne mniej, drugie bardziej zadowolone. Zobaczymy, co wymyślą jeszcze dla dzieci. Na razie okazało się, że do szkół wracają drożdżówki. I znowu wielka rewelacja, wielkie halo. Jedni mówią, że dobrze, drudzy mówią, że źle. Mają być te drożdżówki specjalnie robione do szkoły. Dietetycy ustalają, co mają dzieci jeść, a czego mają nie jeść. A ja sobie przypominam nasze czasy, kiedy oczywiście niewiele było w naszych sklepikach szkolnych, ale było smacznie, wesoło, przyjemnie, nie było żadnych dietetyków, nikt nie ustalał ile ma być cukru w cukrze, że tu trzeba dosolić, a tu trzeba nie solić, że tu trzeba to, że to trzeba tamto, a tu ganiają dietetycy, ganiają wszyscy, Będą sprawdzane sklepiki. Ma być specjalnie robiona drożdżówka do sklepów, i znowu pytają się, czy dobrze, że będzie drożdżówka, czy źle, że będzie drożdżówka. Kolejne jakieś wymyślania. Oczywiście dzieci za dużo jedzą słodkiego, źle się odżywiają, to jest jasne, ale przecież za naszych czasów tak samo się jadło słodkie, tak samo wszystko było i czy było takie wielkie larum. Czy telewizja to Czy jazdy dietetycy ganiali za nami jako dziećmi, no chyba nie. I jeżeli kończą się wakacje, to zaczyna się także ruch samochodowy. Więcej ludzi zaczyna jeździć do pracy, kończą się urlopy, a tu Warszawa rozkopana i jeszcze do końca nie skończona. Kiedy jechałem ostatnio teraz. Mm, w Warszawie aleją solidarności jest cała rozkopana, ludzie narzekają, tory będą wymieniane, nie udało się skończyć. No, widzę już te korki w Warszawie, to wszystko. Czy nie udało się tego zrobić wcześniej, szybciej, trudno powiedzieć, ale z drugiej strony Warszawa nam też pięknieje. Tak, wszystko się zmienia, robi się ładniejsza, robi się bardziej przestronna, ulice są bardziej eleganckie, Więc może przymknijmy trochę oko, bo już tu moi znajomi narzekają, jak my będziemy jeździli, jakie dziadostwo, kiedyś to trzeba zrobić. W tym tygodniu także przyszło mi pracować, to znaczy oczyścić nawiedzony dom. Na Śląsku za Wrocławiem zadzwonił jeden pan i powiedział, że w domu ma różne dziwne rzeczy: same zamykają się drzwi, spadają mu kubki ze ściany, no i różne dzieją się sytuacje. Żona zostawiła go, już nie może wytrzymać, odeszła z dzieckiem i napisał apel taki błagalny: Ratuj pan. Moją rodzinę i mój dom. Pojechaliśmy tam z samym sprzętem, robiliśmy badania, nagrywaliśmy głosy. Wszystko to, co udało nam się zrobić, będzie pokazane w moim takim podzielnym filmie na kanale YouTube. Powiem jedno, że nie było łatwo, ale udało się. Okazało się, że tam była przed wojną e, knajpa. Jakieś zagubione dziecko się tam znalazło, jakiś mężczyzna, który je zabił, ale to wszystko zobaczymy w filmie, który będzie już niedługo na kanale YouTube. Poruszając się po Polsce, trafiłem także do bardzo ładnego miejsca odnowionego, to znaczy Gliwice. dworzec jest bardzo ładnie odnowiony, zrobiony elegancko, jeszcze go robią, jeszcze go kończą, ale nie zawsze wszystko jest tak, jakby chciało się, żeby było. Dworzec, który jest zrobiony, czysty, ładny, ma jeden mankament. Otóż pod takimi dużymi, jakby powiedzieć, halami są perony bo są one zabudowane coś jak dworzec centralny w Warszawie, tylko to jest na powierzchni, czy tak jak dworzec we Wrocławiu. Ładnie jest zabudowane, ale kiedy wychodzi się z przejść podziemnych na perony, postanowiono zrobić jeszcze jedne daszki, czyli tak jakby daszek w daszku. I co? I te wszystkie daszki niby ładnie zrobione, eleganckie są, Przepraszam za wyrażenie, ale obslane przez ptaki. Ponieważ tam lata dużo gołębi, nie mają gdzie tego robić. To siadają sobie na tych daszkach i są tak brudne, że nie widać przez te daszki nic. Nikt nie pomyślał, że przecież te ptaki będą tu latały i że będą te daszki zanieczyszczać. A więc w tym ładnym dworcu, dobrze zrobionym, te daszki wyglądają ochydnie. Ba, mało tego. Nie chodzą, schody ruchome, bo jak coś trzasnęło. Tak do tej pory nie udało się tego naprawić. A generalnie dworzec bardzo ładny, miasto ładnie zmienia się, jest eleganckie, wyrzucono tramwaj z tego miasta, bo stwierdzono, że się nie opłaca, dołożono autobusów, ładny rynek, odnowione kamieniczki, ale dworzec, no niestety, dworzec jest z małym mankamentem. W niedzielę był także pogrzeb bohaterów, a więc Inkę pochowano, która została zawodowana przez UB. Pochowano także jeszcze jednego żołnierza wyklętego. Piękna uroczystość. Pan prezydent bardzo ładnie mówił, naprawdę mówił ładnie, można było się wzruszyć. A my 3 września zostaliśmy też zaproszeni na uroczystość. To znaczy na lotnisku w Stanem Grodkowie odbędzie się bardzo piękna uroczystość murowania, jakby kamienia takiego upamiętniającego, że tam zostali zamordowani żołnierze z oddziału Flame Bartka Przecież bardzo wielu zostało ich tam wyjętych przez IPN i poprzez nasze działania. A więc pan burmistrz wysłał do nas zaproszenia, są bardzo ładne. I 3 września będzie tam cała uroczystość. Też postaramy się trochę taki filmik z tego zrobić i na YouTube puścić. E, cieszy mnie to, że nasi żołnierze niezłomni wracają do domu, że przywracamy im godność i że po tylu latach dowiadujemy się, właśnie młodzi dowiadują się, kto i dlaczego i jak walczył o Polskę. Generalnie wiele rzeczy się zmienia, jest ciepło, końcówka wakacji jest fajna i tak sobie trwajmy. Nie dajmy się wkręcać w jakieś różne głupoty, różne myśli, bo to potem tylko zaśmieca nam głowę. Kto komu, dlaczego, gdzie tam się pojawił emigrant, tu emigrantka, tego trzeba by rzucić, to trzeba zrobić. Niech każdy patrzy na siebie. Powtarzam, każdy ma mieć prawo swoje zdanie. Ale nie bądźmy tak skrajni i nie wywieszajmy jakichś głupich transparentów, bo przecież tam pełno turystów było i robiło zdjęcia na transparencie. Otwórzmy Auschwitz-Birkenau jedyne miejsce dla emigrantów. No, ktoś posunął, jak powiedziałem, się za daleko, a w świat potem idzie, że nasz kraj tak wygląda. No i żeby trzy dni, Straż Miejska, nie wiem, coś tu dla mnie jest nie tak. Mówię o tym i powtarzam to, ponieważ czasem głupota ludzka boli. Zapraszam do następnej mojej pogadanki. Zobaczymy, co przyniesie następny tydzień. Jak powiedziałem, wszystko się zaczyna powoli zmieniać. Rok szkolny. Nasi politycy podobno biorą się za robotę. Mhm. Zobaczymy. Dzieci na pewno. Więc wszystko będzie się układać, stabilizować i zobaczymy, co przyniesie nam. Kolejny tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę.